Janina Czarnecki. Gęsinada. Gę, gę, moja kochana. Gąsior gęga gęsi od rana. Jesteś taka śliczna i taka tłusta. Prawie spełniasz moje gusta. Prawie? Zapytała gęś ciekawie, a czegóż to mi brakuje? Z grymasem się dopytuje. Twoja pustka mnie przeraża. Może gęsiom to się zdarza, może gęsi tak gęgają, gęsi rozum taki mają. Gęś się chwilkę zamartwiła. Coś wymyślę, oznajmiła, po czym poszła do cioteczki na rodzinne ploteczki. Wracając, kupiła wstążki, czerwone korale i książki. Widać, znalazła rozwiązanie na gąsiora i jego gęganie. Na szyję założyła korale. Poczuła się wspaniale. Książki położyła na głowie i czeka, co teraz gąsior powie. Już nie pusta. Zobacz, proszę, teraz książki na niej noszę i tak długo chodzić będę, aż gęsią wiedzę zdobędę. Już nie gęgam, już nie mogę. Idę gąsko z tobą w drogę. Czuję się okropnie. A niech to gęś kopnie. Czytał Bogdan Dmowski.